Na dzień dzisiejszy jest około 20 różnych rodzajów glutenu. Najwięcej z pszenicy, ponieważ została tak genetycznie zmodyfikowana, żeby miała właściwości klejące, bo o to nam chodzi. Dlatego ma 20 różnych rodzajów glutenu. Testy robi się tylko na jeden, więc jeśli testy wyjdą negatywnie, to nie znaczy, że nie macie uczulenia na 19 pozostałych, tak? I jest gluten glutenowi nierówny. Zupełnie inny gluten będzie w samoprzy czy w płaskórce, a zupełnie inny gluten będzie w obecnej pszenicy. Dobra? Natomiast no rzeczywiście czasami pacjenci, tylko że żeby gluten można było znowu jeść, trzeba przynajmniej go na pół roku w 100% wyeliminować, ale w 100%. No i zboża. Jest alternatywa dla zbóż oczywiście, dobrze? To nie jest tak, że w ogóle nie można jeść zbóż i każdy nie może jeść zbóż. Przede wszystkim, jeśli już chcecie jadać, no to polecam bardziej kaszę i ryże pod warunkiem, że będą ekologiczne. Dobra? Czyli nie mogą być wsikane Roundupem. To co mówiliśmy, tak? Najwięcej w kaszy gryczanej. Po drugie, zboża, kasze, ryże również zawierają te kwasy fitynowe i różne inne rzeczy w organizmie, znaczy jakby w sobie, dlatego kaszę i ryże powinniśmy najpierw sfermentować, bo dopiero potem one nadają się do jedzenia. Czyli zalewacie litr wody i łyżka soli, dobra, czyli tak jak robimy ogórki kiszone, zalewacie taki ryż, trzymacie od tygodnia do dwóch, żeby on sfermentował, potem go trzeba przesuszyć i macie gotowy ryż i kaszę do jedzenia. I to będzie zdrowsza kasza i ryż. I taką można, będzie mniej cukru, nie będzie kwasów fitynowych i kilka innych elementów i równie smaczna, bo jak wysuszycie, smaku właściwie żadnej różnicy nie znajdziecie. I chyba najlepszym zbożem przypominającym pszenicę, dobrze, żeby można zrobić było wypieki, jest samoprza i płaskórka. Oczywiście również musi być z ekologicznego źródła. I tutaj może zrobię reklamę tatkowi rolnikowi, bo my akurat stamtąd bierzemy. Jeśli chcecie kupić dobrej jakości ekologiczną samoprzę albo płaskórkę, Tadek Rolnik, taki znany człowiek, ale pamiętajcie, że dalej będzie to cukier. Dobra, więc małe ilości kaszy i ryżu jak najbardziej, duże ilości nie polecam. No niekoniecznie. Ja na początku mojej pracy jako dietetyk zacząłem przerzucać moich pacjentów z pszenicy na orkisz i w bardzo wielu przypadkach miałem pogorszenie. Naprawdę, więc może jest dobry orkisz i niedobry orkisz, ale no to na pewno najpierw trzeba odstawić, żeby organizm doszedł do siebie, wyregulował się, a potem dopiero po pół roku możemy próbować wprowadzać najpierw samoprze, potem płaskórkę, potem ewentualnie ten starodawny orkisz. Dobrze? Ja na orkiszu też się źle czuję i naprawdę dużo pacjentów też źle, więc ten orkisz nie jest taki kochany i cudowny, jak się o nim mówi. Dobra? Oczywiście dla niektórych może być, no każdy ma inne uwarunkowania. No i nabiał. Kochani, o nabiale można by było bardzo... Mówię o krowim mleku. Dobra? Umówmy się. Dobra? To mam na myśli, nie pozostałe rzeczy. Nabiał zawiera laktozę. Laktoza jest cukrem, którego nasz organizm nie jest w stanie strawić w naszym wieku. Dlatego dochodzi do zaśluzowania naszych jelit, dlatego jest to idealne miejsce do rozwoju bakterii, pasożytów i innych chorób. Dobra? Teren jest najważniejszy, to jest cały rok robię wykłady o terenie, dzisiaj akurat robię trochę inny. Teren, czyli nasz organizm. Kochanie, jeśli mamy patogen jakiś w naszym organizmie, dobrze? To ten patogen możemy go wybić w jakiś sposób. Możecie podać gorzkie zioła, które go zabiją. Ale jeśli nie zmienicie swojego stylu życia, czyli dalej będziecie, mogę brzydko powiedzieć, żreć te świństwa, o których mówiłem na samym początku, to z powrotem będą te patogeny wracać. Tak? Bo teren tworzy możliwość albo rozwoju danej choroby, albo nie, albo do rozwoju danej bakterii, albo nie. Dobra? Kolejna sprawa to kazeina i kazeina jest najbardziej niebezpieczna. Kazeina to taki rodzaj białka krowiego, tam jest zmieniony jeden aminokwas, no tam chyba 64 pozycji, ale dobra, to nie ma znaczenia. I kazeina jest rodzajem białka, który nasz ludzki organizm nie jest w stanie strawić. Żeby go strawić, do tego potrzebuje dużo enzymów trawiennych, ale mleko krowie ze sklepu nie ma enzymów trawiennych, żadne. Dlatego, że jest przymus pasteryzacji tego mleka. Jeśli podgrzejecie mleko do temperatury powyżej 43 stopni Celsjusza, zaczynają zanikać enzymy. Więc pijecie produkt mleko podobny, bez enzymów trawiennych, produkt, który powoduje potężne stany zapalne. Jest to produkt, który przede wszystkim powoduje cukrzycę typu pierwszego. Więc jeśli małe dzieciaczki za młodu, wieku tam, nie wiem, pół roku, rok, spożywają zbyt dużo mleka krowiego, bardzo często właśnie u tych dzieci dochodzi do rozwoju cukrzycy typu pierwszego. Tylko pytanie, bo ty mówisz w tym momencie o tym mleko podobnym, który rzeczywiście nawet z mlekiem nie ma smakowo nic wspólnego z tym prawidłowym, a jest normalnym. Jeśli nie macie żadnych chorób autoimmunizacyjnych, można przyjmować. Jeśli są choroby autoimmunizacyjne, mleko powinno odpaść. Jeśli chcecie wyzdrowieć, to z mlekiem nie ma szans. Mleko kozie będzie, zaraz dojdę do tego. To tak jak mówię, kazeina też będzie w mleku od krowy, takim prosto. Są dodatkowe enzymy, więc jeśli jesteśmy zdrowi, jeśli nie mamy nietolerancji na kazeinę, to w takich wypadkach można przyjmować. Ja mówię teraz o jednostkach chorobowych, tak? Czyli chorujemy, chcemy wyzdrowieć, więc kazeina odpada. Jak już mówiłem, nabiał jest również narkotyczny, dobrze, czyli uzależniający. I teraz spróbuję wytłumaczyć. Zobaczcie, tak wygląda kazeina, a tak wyglądają przeciwciała przeciwko kazeinie, dobra? Czyli przeciwciała mają taki dopasowany trójkącik, krążą sobie w naszym organizmie, spotykają wroga, czyli w tym wypadku kazeinę, łączą się z nim,
i go eliminują z naszego organizmu, tak jak, nie wiem, bakterie czy wirusy, tak? Organizm wytwarza przeciwciała, przeciwciała łączą się jakby powiedzmy z wirusem, potem przychodzi system odpornościowy i eliminuje, robi się śluz i ten śluz musimy wydalić na zewnątrz. Dlatego mleko też jest śluzotwórcze, dobra? Ale cząsteczki beta-trzustki, czyli te, które wyprodukują insulinę, które są odpowiedzialne za regulację cukru, wyglądają dokładnie tak samo jak kazeina. I teraz jeśli dojdzie już do tego, że organizm wytworzy przeciwciała przeciwko kazeinie, bo nie wszyscy je mamy, dobra, to wtedy to mleko będzie również uszkadzać nasze komórki czy beta-trzustki. Tak samo wygląda to z glutenem, dobrze? I tak samo z glutenem, który uszkadza tarczycę. Czyli jeśli macie problemy z tarczycą lub z Hashimoto, gluten jest całkowicie do odstawienia, bo to on powoduje głównie problemy autoimmunizacyjne, dobra? Jeśli chodzi o naszą tarczycę. Dlatego nie polecam, jeśli chodzi o nabiał kozi, tutaj chyba pani pytała. Kozi nabiał zawiera inny rodzaj kazeiny. Dobrze? Więc nie będzie już szkodził w tym wypadku, jak co mówiłem. Zawiera natomiast laktozę, dlatego najlepszym produktem to jest kozie z siadłem mleko. Tam nie będzie ani laktozy, ani kazeiny. No w sklepie nie będziecie mieli zsiadłego mleka, bo musi być spasteryzowane. Mleko nie może być spasteryzowane do tego, żebyśmy zrobili z niego zsiadłe, bo ono musi mieć te wszystkie rzeczy, które są w środku. No to znaczy dalej będzie kazeina. Nie ma laktozy, ale dalej będzie kazeina. Więc tak, więc jeśli i polecam w ogóle kozie z siadłem mleko, tylko chyba 8% Polaków ma uczulenie na kozie z siadłem mleko, więc macie dużą szansę na to, że możecie je jednak pijać, to musicie sami zobaczyć. I polecam, no bo nie ma nic lepszego na odbudowanie flory bakteryjnej poza ziemią, bo jeśli chcecie mieć zdrową florę bakteryjną, musicie jeść ziemię. Wiem, że to trochę dziwnie brzmi, ale tak jest. Wy może pamiętacie z młodych lat, tak, ja na pole szedłem, brałem marchewkę, tak, owijałem o siebie i zjadaliśmy razem z ziemią. Dlatego byliśmy zdrowi. Dzisiaj tego nie robimy. Ja bym nawet nie polecał, żeby jeść marchewkę prosto z ziemi tym, czym ona jest pryskana, bo ona się po prostu nie nadaje do jedzenia. Dlatego polecam znaleźć, najlepiej iść gdzieś do jakiegoś lasu, najlepiej jak to będzie, Boże, jak to się nazywa, las taki, gdzie człowiek nie może ingerencji zrobić. Jakieś te parki, tak? Krajobrazowe, takie specjalne pod ochroną, że tam wszystko tak jak jest. No nie, no tam, gdzie my chodzimy, no to akurat nie są, ale dobra, to nie będzie ten. I tam sobie wykopać trochę ziemi, zapakować do kapsułki, raz w tygodniu zjeść taką kapsułkę, tam są przetrwalniki bakterii probiotycznych, tak? I to będzie tak naprawdę odbudowywać prawidłowo naszą mikrobiotę. A potem dopiero możecie stosować suplementy, tak? Czyli tam probiotyczne. Ile mam czasu? Dobra. No, dobra, i mięso, dobra? Mięso może być bardzo niezdrowe, ale może być bardzo zdrowe i o tym spróbuję powiedzieć. Mięso zawiera jest najwartościowszym pokarmem ze wszystkich. W żadnym pokarmie, nie w warzywach, nie w owocach, tylko właśnie w mięsie znajduje się najwięcej wartości odżywczych. A pokarm taki, który zawiera absolutnie wszystko poza witaminą C, to wątróbka albo w ogóle podroby. Najlepsza wątróbka z indyka pod kątem zawartości witaminy A na przykład, retinolu. Dobra? Więc zachęcam do tego, żeby jadać podroby na tyle, co Państwo lubicie, bo nie każdy lubi. I jadać mięso, bo to w mięsie jest najwięcej minerałów i najwięcej jest najwięcej witamin. I mięso to również bomba odżywcza, ponieważ znajduje się pełnowartościowe białko. Do białka zaraz jeszcze dojdę i wytłumaczę, co znaczy pełnowartościowe. I jest najbardziej energetyczne ze wszystkich, dlatego że zawiera tłuszcz zwierzęcy, który jest najbardziej energetycznym tłuszczem poza oliwą z oliwek. Dobra? Do tego też dojdę. Ale, żeby można było jeść mięso, powinien to być ekologiczny chów. No bo czym są karmione te świnki? No zbożami firmy Nestle, nie? Więc najgorsze na świecie zboża, typu, które robi Nestle, bo tak trzeba powiedzieć, bo to będzie najgorsze, co może być, dobrze? Trafiają również nie tylko dla ludzi, ale również dla zwierząt. I mówi się, że my nie powinniśmy jeść tych zwierząt, bo te zwierzęta jedzą tą genetycznie modyfikowaną pszenicę. No ale wy też jecie. To ja wolę już zjeść zwierzątko, jeśli już jadam, bo ja raczej nie jadam ze sklepu mięsa, zaraz o tym opowiem, ale jeśli już jadam, to wolę zjeść takie, niż zjeść kukurydzę czy pszenicę, tak, z firmy Nestle. Kolejna sprawa, to fajnie by było, jakby te zwierzątka żyły sobie humanitarnie, tak, czyli jakoś normalnie, latały po placu, albo nie wiem, po polu, albo po prostu w lesie, dobra? No i oczywiście na dzień dzisiejszy najpewniejszym, najlepszym z możliwych mięs, jakie możemy zjeść, to jest dziczyzna. Dobra? Tylko znowu chciałbym zwrócić na to uwagę, że dziczyzna nie może być zabita kulą ołowianą. A myśliwi często używają kul ołowianych, bo są najbezpieczniejsze i najszybciej zwierzę umiera, bo kula ołowiana jest miękka, wpada do środka i rozrywa ciało. Robi się taka dziura w środku. Więc zwierzyna natychmiast pada, kula też nie przylatuje na wylot, więc to jest bezpieczne. Ale i ołów jest trucizną. I teraz to nie chodzi o to, że musicie wyciąć ten kawałek, tak, gdzie była ta kula, żeby nie jeść tego mięsa wokół, ale zwierzę zanim umrze, układ krążenia jeszcze działa.
i ten ołów roznosi się poprzez układ krążenia do całego ciała. Więc przestrzegam przed jedzeniem dziczyzny zabitej ołowianej. Skąd znaleźć dziczyznę, kochani? Dzisiaj jest tak, że myśliwi polują, muszą oddawać do skupu i wszystko ze skupu idzie za granicę. A nam się mówi, że nie wolno polować i robić. Nestle też robi nagonkę antymyśliwych. Kochani, myśliwi są jacy są, ale no, oni są po prostu potrzebni. Zawsze człowiek kontrolował, co ma być, i oni dalej muszą kontrolować. I to wcale nie jest tak, że myśliwi zabijają, bo lubią zabijać. Oczywiście może ktoś się taki zdarzy, ale to tak nie jest. Moja żona poluje, przynosi dziki do domu i takie, że proszę, lwica, tak, lwica. I tak dalej. I teraz termika i właściwości. Chciałbym jeszcze przestrzec przed jednym. Dobrze? Mięso nierówne. Dobra? Co to znaczy? Jeśli ktoś ma nadmiar zimna w organizmie i nadmiar śluzu w organizmie, to wieprzowina nie będzie dla nas dobra. Przepraszam, wołowina tutaj napisałem. Tu ma być wieprzowina. Pomyliłem się. Dobra? Wołowina, tak, wieprzowina powoduje rozwój śluzu w organizmie, więc jeśli ktoś jest zbyt suchy, powinien jeść wieprzowinę, dobra, ale też powoduje zimno. Jeśli jest was zimno, powinniście raczej jeść dziczyznę, królika i takie rzeczy, dobrze? No i taka prawda, jeśli chodzi o mięso, najbardziej w skrócie, jak byłem w stanie powiedzieć. Najlepiej, najprościej znaleźć, wiecie, można łatwiej też znaleźć, poszukać jakichś rolników, co mają kury, kaczki, takie, co widzicie, że latają po placu. No my też po prostu takie kury bierzemy. Jeździmy też czasami do ciotki na wsi i po prostu sami sobie tam przygotowywujemy to jedzenie. A proszę mi powiedzieć, jeżeli sprzedają na przykład kury takie, które już są mioskami, starsze, to też kupować? No tak, no myślę, że tak, do rosołów świetnie się będą nadawać, tylko mięso będzie twarde, nie? Ale do jedzenia myślę, że jak najbardziej tak, tylko tam trzeba więcej tego... Kiedyś słyszałam, że się nie kupuje, bo... No są wyjałowione, no to prawda. Że jest zmęczona kura, że nie daje ten rosół w ogóle energii. Znaczy my bierzemy, wczoraj czy przedwczoraj mieliśmy rozmowę na ten temat z panią, od której my kupujemy jajka, no bo my staramy się wszystko kupować takie właśnie ekologiczne i tak dalej. No i ona mówi, że na przykład jak już te nioski, one po prostu czeka aż do śmierci, jak one umrą i ona je po prostu zakupuje, nie? Też już nie robi i mówi, że próbowała rosół z tego zrobić parę razy, ale ten rosół jest taki po prostu mało smakowy. Ale jakby wrzucić ze trzy takie kury, to będzie okej przecież, nie? Trzeba dłużej pogotować wtedy, żeby kości się wygotowały i on na pewno będzie w porządku. No i kochani, tłuszcze, dobrze, bardzo ważny temat. Tłuszcze są dzisiaj powodem wszystkich chorób na świecie, nie? Według medycyny akademickiej i dietetyki akademickiej. I oczywiście tłuszcze zwierzęce, ale jest dokładnie na odwrót, spróbuję wytłumaczyć. Ja dzielę tłuszcze na nasycone i jedno nienasycone, dobra, bo to jest jakby jedno, jeśli chodzi o tworzenie energii w naszym organizmie. I tłuszcze wiele nienasycone, czyli omega-3, omega-6, dobra? Tłuszcze nasycone są najbardziej stabilnymi tłuszczami w naszym organizmie, nie powodują stanów zapalnych i dają 100% energię, a takim tłuszczem, który daje, może inaczej, zrobiono badania naukowe, gdzie podawano tłuszcze w warunkach laboratoryjnych do komórki i pod względem ile ciepła daje mitochondrium, dobra, którym wytwarzana jest energia, pod wpływem tego ciepła ustalili, z jakich tłuszczy organizm jest w stanie procentowo wytworzyć ile energii. Dobra? I teraz, najbardziej wartościowym tłuszczem był kwas palmitynowy, czyli 100%, powiedzmy w skali od 0 do 100, kwas palmitynowy dawał 100% energii. Czyli to jest ten najbardziej stabilny, po pierwsze jest to najbardziej stabilny, tak, tłuszcz ze wszystkich, jakim jest w naszym organizmie i jest go też najwięcej w tkankach ludzkich ze wszystkich kwasów nasyconych, jakie w ogóle są. I to jest jaki olej? Po nazwie można znaleźć? Palmowy. Ale ten kwas palmitynowy w 28% znajduje się również w tłuszczu zwierzęcym. I wcale ten tłuszcz palmowy nie jest zły. Ja wiem, że może pozyskują go w nieodpowiedni sposób i różne rzeczy, ale pod kątem naszego zdrowia jest jednym z najzdrowszych, najbardziej stabilnych tłuszczy. Czyli nie powoduje stanów zapalnych, daje naszemu organizmowi czystą energię. Ale dla porównania, jeśli spożyjecie omega-3, to omega-3 z takiej samej ilości wytworzy już tylko nie 100% energii, a tylko 20% energii. Czyli musielibyście przyjąć 5 razy tyle oleju lnianego, co smalcu, żeby dostarczyć do organizmu taką samą dawkę energii. Szok, nie? Omega-6 daje 50% wartości bazowej, a oliwa z oliwek, to jest w ogóle fenomen, kwas oleinowy daje aż 115% wartości bazowej. Więc oliwa z oliwek jest najbardziej energetycznym tłuszczem ze wszystkich. I dieta śródziemnomorska oparta na bo to mówi medycyna, znaczy dietetyka akademicka, nie? Że zobaczcie, tam jedzą dużo olejów roślinnych, nie? Tam w tej diecie śródziemnomorskiej i oni są zdrowi. To jest prawda, ale oni jedzą oliwki i oliwę z oliwek. Nie jedzą oleju rzepakowego, oleju słonecznikowego, oleju lnianego i tak dalej. I teraz jak to się ma? Bo przecież mówi się, że przecież ten omega-3 jest taki zdrowy, jest potrzebny, bo on działa przeciwzapalnie. I to jest prawda, ale tylko do pewnego momentu.
Maksymalnie 5 gram dziennie można spożyć omega-3, żeby ona mogła zadziałać przeciwzapalnie. Bo omega-6 działa prozapalnie, ale to wcale nie znaczy, że mamy jej nie jeść, bo ona spełnia swoje właściwości, ale mniej więcej 1:1 ja uznaję taką proporcję omega-3 do omega-6, oczywiście nieutlenionych kwasów, tak? Czyli takich zdrowych, prosto wytłoczonych, można spożywać, ale to ma być maksymalnie łyżeczka dziennie. I tyle. Wszystkie pozostałe powinniśmy używać albo nasycone, albo jedno nienasycone. I potem jeszcze, dlaczego te omega-3 i omega-6 są takie niezdrowe? Dlatego, że zobaczcie, jeśli organizm wytworzy z omega-3 tylko 20% energii, to 80% reszty tego kwasu tłuszczowego staje się wolnymi rodnikami w komórce i w mitochondriach. I to jest powód chorób. I teraz, mogę tego nie mówić, ale powiem. Niewiele się zmieniło, jeśli chodzi o makra na przestrzeni lat. Jemy bardzo podobną ilość węglowodanów niż jedliśmy tam powiedzmy 30-40 lat temu i jemy dokładnie taką samą ilość tłuszczy, jak jedliśmy 30-40 lat temu. Ale dlaczego dzisiaj jest otyłość, dlaczego ludzie nie mają energii, dlaczego mają depresję i dlaczego się źle czują, kochani? Ano dlatego, że spożywamy i zamieniliśmy dzisiaj tłuszcze nasycone, jedno nienasycone na wielo nienasycone. I ich nadmiar powoduje stany zapalne, powoduje brak energii, no bo organizm nie ma z czego wytwarzać, powoduje insulinooporność i tak dalej, i tak dalej. Więc ja wiem, że omega-3 będzie zdrowa, jest, bo ja nie mówię, że nie jest, tylko w małych, śladowych ilościach. Olej z krilla, cudowna suplementacja. Tam jest specjalny rodzaj EPA, DHA, który wchłania się od 5 do nawet 12 chyba razy bardziej niż na przykład z oliwy z oliwek. Dobra? Dlatego można spożyć mniejszą ilość oleju z krilla, ale będzie 100% przyswajalność. I tutaj chciałem na to zwrócić uwagę. Dietetyka akademicka. Kalorie, 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 kalorie. Tak? Jak będziemy jeść równo kalorycznie, to będzie ok. Ale sprawdza się to? Znacie osoby, które jedzą bardzo mało kalorii, a są otyłe? To jak to? Ja jem bardzo dużo, a zobaczcie, jak jestem szczupły. Znaczy, no dobra, no nie jem ostatnio dużo, ale w lato pozwalam sobie, bo jak podjadam owoce, to wtedy jadam dużo. Ale w zimie naprawdę niewiele, to są 2 posiłki dziennie, bo raczej częściej nie jadam. Dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że jeśli wprowadzimy 1000 kalorii z oliwy z oliwek, to organizm wykorzysta je jako 1150 kalorii. Tak w cudzysłowie, tak? Ale jeśli wprowadzimy 1000 kalorii z omega-3, to będzie tylko 200 kalorii jakby energii dla naszego organizmu. I to jest bardzo ważne. No nie wiem, no brzydko powiem, ale do rozwolnienia, o, może tak. Nie? No można też, no wszystko zależy, jak wasz organizm ma, im mniej cukru, tym więcej możecie sobie pozwolić na zjedzenie tłuszczy. Tak, ja jestem na diecie keto, jesień, zima, wiosna, więc ja mogę tych tłuszczy zjadać 300-400 gram dziennie, no bo tak to mniej więcej wygląda, tłuszcz dostarcza mi energię. Więc jak nie mam energii, to zjadam pół kostki masła, no pół kostki masła w ogóle rano wypijam z kawą, ale to są inne tematy, dobra, o ketosie dzisiaj nie będziemy gadać. I 6 razy więcej energii, no to dobra, już mówiłem, dobra, jedno z drugim. Teraz powiem jeszcze o cholesterolu. Nie, to aha, dobra. I dlaczego ja się odżywiam? My prowadzimy naszych pacjentów tylko na dietach wysokotłuszczowych, dobrze? Oczywiście nie wszystkich prowadzimy na ketozie. Oczywiście ketoza jest też ketozą kliniczną, bo jak pacjent jest nowotworowy, to tam ketoza będzie inna. Jeśli pacjent jest sportowcem, uprawia sport, tak jak ja na przykład, no to tam ketoza moja będzie inna, dobrze? Bo nie muszę robić restrykcji kalorycznych. Prowadzimy też pacjentów na LCHF-ie, czyli już nie ketoza, ale i tak więcej tłuszczu i mniej, ale też prowadzimy pacjentów na paleo. Bo powiedzmy takie paleo, to jest nasze takie paleo kawka jemy, to nazywamy, bo my i tak tam wprowadziliśmy kilka zmian, więc możemy czasami, też rozpisujemy pacjentom fermentowane ryże, fermentowane kasze, trochę owoców, jak najbardziej. Wszystko zależy od tego, w jakim miejscu dzisiaj jesteście i co chcecie osiągnąć. Tak? Jeśli chcecie schudnąć, macie 150 kg nadwagi, keto będzie najlepszym rozwiązaniem. Jeśli macie nowotwory, ketoza będzie najlepszym rozwiązaniem. Tak? Ale jeśli jesteście zdrowi albo już wyszliście z jakiejś tam choroby i chcecie w miarę normalnie jadać, no to można zastosować inne rzeczy. Natomiast dlaczego tłuszcze? Tłuszcze od węglowodanów dostarczają średnio, to zależy co będziemy przeliczać, czy ileś wytwarzanych ATP, czy tam jakieś inne rzeczy, ale średnio tłuszcze dostarczają do naszego organizmu 3-krotnie bardziej wydajną energię niż węglowodany. I co to znaczy? To znaczy, że jak zjecie tłuszcz i organizm już umie czerpać energię z tłuszczu, bo jak nie umie, to macie nadwagę. Bo tłuszcz nie wykorzystuje na energię, tylko odkłada do adipocytów, do komórek tłuszczowych. Tak? Bo wasz organizm zatracił umiejętność wykorzystywania tłuszczy do energii. Dlaczego zatracił? Bo jecie 5-6 razy dziennie, jecie ciągle słodkie, 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 czyli pszenica, owoce, tak, cukry. I dlatego dochodzi do zaburzeń, dochodzi do hipoglikemii, może zaraz jeszcze o tym opowiem, jak mi starczy czasu, i wtedy organizm nie potrafi wykorzystać i wtedy tyjemy. Spadek stanów zapalnych. Nie ma lepszej diety na zmniejszenie stanów zapalnych, czyli zmniejszenie objawów wszystkich możliwych chorób na świecie poprzez właśnie jedzenie tłuszczy, tylko niewielo nienasyconych, tak? Tylko tych, o których mówiłem. Są badania naukowe, które pokazały, mitochondria są to fabryki, w których nasz organizm wytwarza energię, dobra? I wytwarzają powiedzmy albo z cukrów, albo z tłuszczy, dobra? Tak
spłościłem to, ale tak mniej więcej wygląda. I teraz jeśli przechodzimy na ketozę dietetyczną, znaczy na nadmiar cukru, to w komórkach robią się stany zapalne i wtedy organizm już nie potrafi komórka przyjąć więcej glukozy do środka, bo podczas wytwarzania energii z cukrów wytwarzają się również wolne rodniki, tak? Bo musi przejść do przecięcia glukozy na pirogroniany. I teraz wytwarzają się stany zapalne, więc jak są za dużo stanów zapalnych, to organizm sam musi wykasować w waszym organizmie mitochondria, żeby nie doszło na przykład do rozwoju komórki nowotworowej. Tak, bo jak mitochondrium zostanie uszkodzone przez wolny rodnik, to może dojść do jej mutacji. Więc organizm sam usuwa mitochondria. Więc nie tylko macie mało wydajne paliwo, tak? Bo cukier jest bardzo wydajny, ale na chwilę, tak? Bo on rozpala się płomień, ale za chwilę gaśnie. No to tak jak drzewo w ognisku, tak? Robimy ognisko z drzewa, to się zaraz robimy taki płomień, ale jak za 2 godziny nie dołożycie, nie będzie ogniska. Zgadza się? Ale jak koks rozpalicie, musicie poświęcić na to więcej czasu, ale jak rozpalicie koks w piecu, to on się będzie palił cały dzień. I to jest różnica między cukrami a tłuszczami. Dlatego tłuszcze można jeść 2 razy dziennie, a cukry trzeba jeść 5 razy dziennie albo 6 razy dziennie. Chociaż to może nie do końca, no ale jak macie już hipoglikemię, to tak jest. Hipoglikemia nie chodzi mi o to, że macie niski poziom cukru we krwi, tylko możecie mieć wysoki poziom cukru we krwi, a je i tak będzie hipoglikemia. Dlaczego? Dlatego, że wasz organizm już nie jest w stanie czerpać nawet z tak wielkiej ilości cukru we krwi energii. Tak? I macie cukier 120, 130, 150, a dalej nie ma siły na nic. Dobra? Tak to wygląda. I alkalizacja komórek. Mówi się, że tłuszcz i mięso powoduje zakwaszenie w komórkach. Kochani, nic błędnego, spróbuję wytłumaczyć. Największe zakwaszenie w komórce powoduje stosunek tlenu do dwutlenku węgla. Organizm wykorzystuje tlen, żeby stworzyć energię w naszym organizmie. Dobra? I teraz, jeśli organizm wytwarza energię z glukozy, to stosunek tlenu do dwutlenku węgla mamy 1:1. Czyli z jednej cząsteczki tlenu, jedna cząsteczka dwutlenku węgla. Nie ma bardziej czynnika, który bardziej zakwasza nasze komórki niż dwutlenek węgla wyprodukowany podczas wytwarzania energii w mitochondriach. Dobrze? Zapamiętajcie sobie. To głównie powoduje zakwaszenie. Kiedy nasz organizm wytwarza energię z białka, bo z białka też może wytwarzać energię, dobra? To jest tylko 1:0,85, a jeśli wytwarza z tłuszczu, to jest tylko 1:0,7. Czyli organizm wytwarzający energię z tłuszczy nie tylko daje nam 3-krotnie bardziej wydajne paliwo, nie tylko spadek stanów zapalnych, nie tylko odbudowuje mitochondria, bo ketoza przez 6 miesięcy może spowodować nawet wzrost mitochondriów o 50%. Więc nie tylko dostarczacie 3-krotnie bardziej wydajne paliwo, ale macie o połowę więcej fabryk, w których to paliwo może być spożytkowane. Tego nie trzeba ciągle jadać. To jest naprawdę bardzo ważne, tak? Ale wytwarza o 30% mniej dwutlenku węgla. Więc ketoza odkwasza, dlatego ketoza tak cudownie spisuje się w chorobach nowotworowych. Tutaj pani Ilona o tym mówiła dzisiaj, nie? Co my tam mamy? Mówi się, że nie możemy jeść tłuszczu zwierzęcego, bo tam jest cholesterol i cholesterol jest zły. Dobra? Myślę, że większość z was, jak jesteście tutaj, to wiecie, jak to jest o cholesterolu powiedziane, ale ja tak najkrócej jak się da. Mężczyźni średnio powinni mieć cholesterol między 240 a 250 i to jest prawidłowy stan. Kobiety nawet trochę więcej, bo macie więcej układu hormonalnego. Bardziej rozbudowany układ hormonalny, może tak. Ale przyjmuje się, że to jest 200 plus tyle, ile mamy lat. I jest w porządku, pod warunkiem, że trójglicerydy utrzymujecie poniżej 120. To jest najważniejszy parametr, który macie badać. Trójglicerydy, a nie cholesterol. Jeśli macie trójglicerydy poniżej 100, wtedy cząsteczki LDL-u stają się grube i puszyste i one długo krążą w obiegu i spełniają jaką funkcję? Antyoksydacyjną, hamują stany zapalne, po to jest cholesterol. Bo cholesterol jest jeden, ale cholesterol podróżuje w kapsule białkowej, LDL albo HDL. No tam jest jeszcze inne, ale te dwie najbardziej popularne, tak? I LDL jest kapsułą, która idzie z wątroby do krwiobiegu i jak ona jest duża i puszysta, to ona krąży i neutralizuje wolne rodniki i neutralizuje. Jak jest cienka, to zaraz się utleni i dużo cholesterolu zostanie w układzie krążenia. Ale to też nie ma zazwyczaj problemu, bo po to mamy HDL, żeby to zbierał, ale HDL powinien być powyżej 60. Więc co powinniście badać? Jeśli badacie sobie cholesterol, macie zwrócić uwagę na to, że trójglicerydy najlepiej poniżej 100, a HDL powyżej 60. I stosunek LDL-u do HDL-u, bo HDL ma w sobie 3 cząsteczki cholesterolu, LDL tylko 1, więc jeśli stosunek HDL-u do LDL-u nie będzie większy niż 3:1, dobrze? Czyli na przykład LDL 120, a HDL 60, no to macie 2:1. Dobra? Rozumiecie? To wtedy jesteście zabezpieczeni. No i trzeba badać jeszcze homocysteinę. Trójglicerydy i homocysteina. To są 2 najważniejsze parametry. Tak, 6:8, tak, dokładnie. Jeśli jest za wysoka, trzeba przyjmować zmetylowane witaminy z grupy B, czyli na przykład alinę z B50-metyl. No, jak większość dzisiaj. Kochani, i teraz jest tak, cholesterol i miażdżyca, to są rzeczy, które zazwyczaj występują razem. Tak? Czyli jak mamy miażdżycę, zazwyczaj mamy wysoki poziom cholesterolu. Ale teraz jest łatwo było ludzi oszukać. Dobrze? I teraz dlaczego? Dlatego, że no patrzcie, tu jest miażdżyca, tu jest wysoki poziom cholesterolu, to cholesterol spowodował tą miażdżycę. To jest na odwrót.
Miażdżyca powstaje wtedy, kiedy mamy stany zapalne, kiedy dochodzi do mikropęknięć, uszkodzeń tego śródbłąka wewnątrz ściany tętnicy i wtedy przychodzi cholesterol, żeby zaklejać te małe, drobniutkie pęknięcia i to tak ma być, nic się złego nie dzieje, bo cholesterol jest tłuszczem, więc on jest elastyczny i tętnice pracują. Kiedy brakuje nam cholesterolu i organizm podnosi poziom cholesterolu do góry, żeby uszczelnić te mikropęknięcia, a wy spożyjecie statyny i obniżycie ten poziom cholesterolu, to organizm już nie ma jak zabezpieczać tych mikropęknięć. I co odkłada? No wapń, miażdżyca. Miażdżyca już nie jest elastyczna. No to jest kość, po prostu kość w tętnicy. Dobrze? Dlatego przestrzegam, żeby nie obniżać cholesterolu. Jak macie wysoki poziom cholesterolu, 300-350, to powinniście się zastanowić nad tym, że macie stany zapalne w układzie krążenia. I trzeba znaleźć przyczynę tych stanów zapalnych i ją usunąć, a nie obniżać cholesterol. To chodzi o to, że jeśli trójglicerydy są poniżej 100, to cholesterol 300 nie będzie nam szkodził. Jeśli są 200-300, to poziom 300 cholesterolu jest cholernie niebezpieczny. I w takich przypadkach tak, tylko że no tutaj rzeczywiście jak chcemy to zrobić natychmiast, to możemy na chwilkę podać statynę, ale to ma być na chwilę. Statyna doprowadza też do uszkodzenia wątroby i do uszkodzenia produkcji koenzymu Q10. Koenzym Q10 jest niezbędny na przykład do prawidłowej pracy serca. Dobra? Kolejna, więc cholesterol nie jest przyczyną miażdżycy, tylko wysoki cholesterol jest objawem miażdżycy. Może tak, czyli to jest drugą stronę. I teraz tak, dlaczego cholesterol jest taki ważny? Cholesterol tworzy tak zwane prostaglandyny. To są substancje hormonopodobne, czyli nie hormony, ale podobne funkcje wykonują. I te prostaglandyny regulują stężenie lipidów we krwi. To właśnie cholesterol w diecie to powoduje. W ogóle cholesterol jest tylko w 80% syntetyzowany, czyli wątroba go wytwarza. Czyli tylko w 20% jest uzależniony poziom cholesterolu od tego, czy jecie cholesterol, czy nie. Dobra? Reguluje powstanie zakrzepów, czyli zawału udary. Dobrze? Reguluje ciśnienie krwi, reguluje reakcje immunologiczne i stany zapalne. Ważny? Ważny. Ale cholesterol reguluje wszystkie hormony płciowe, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Więc jak wasi panowie, miłe panie, nie domagają, to trzeba mu smalczyku i żółtko jajek podać. Dobra, albo panowie jak żony krzyczą, to też, żeby były spokojniejsze. I reguluje też, no jest niezbędny do produkcji wszystkich, bo on jest jakby taką bazą, na których są produkowane wszystkie te hormony, również hormony kory nadnerczy. Czyli te, które są odpowiedzialne na przykład za stres. Dobrze? Dlatego zwierzęta mięsożerne w naturze zazwyczaj są spokojniejsze. Zwróćcie na to uwagę. Zwierzęta roślinożerne muszą być płochliwe. Muszą, bo one tą płochliwością, ta płochliwość ich decyduje o tym, czy będą żyć, czy nie będą żyć. A wilk, lis, widzieliście lisa, żeby się bał? Przecież te lisy dzisiaj podchodzą do ludzi, w ogóle patrzą, jak ostatnio dawałem kiełbasę, to podszedł i wziął kiełbasę. Bo się już nie boją. No bo to są zwierzęta, które jedzą tłuszcz. Dlatego tłuszcz powoduje, że jesteśmy spokojniejsi. Dobrze? Naprawdę, to jest olbrzymia różnica. Cukier powoduje, że jesteśmy uzależnieni, więc nasz układ nerwowy nas ciągle, muszę coś zjeść, muszę coś zjeść, muszę coś zjeść, nie? Muszę coś zjeść. To jest typowy objaw hipoglikemii, może starczy mi jeszcze czasu, to powiem. Regulują układ odpornościowy. Układ odpornościowy to jest jakby stoi u podnóża układu nerwowego i hormonalnego. Jeśli wasz układ nerwowy i hormonalny działa prawidłowo, to układ odpornościowy na ogół też. Dobra? I układ nerwowy i hormonalny to są te same układy. One zawsze działają razem. Jak padnie układ nerwowy, to też padnie układ hormonalny, albo jak padnie układ hormonalny, to na pewno panowie wiecie, o czym mówię. Wy kobiety, nie? Jak macie problemy z hormonami, to wiecie, jak jesteście nerwowe, nie? No to działa to właśnie dokładnie tak. No i mózg. Mózg nie tylko do pracy potrzebuje cholesterolu, ale też jest zbudowany z cholesterolu i to bodajże chyba tam w większości jakby część, to jest właśnie cholesterol. Więc teraz mówi się ludziom, żeby nie jedli cholesterolu, bo on jest niezdrowy, przez to ludzie są mniej inteligentni, no ale niestety taka jest prawda i potem łatwiej tymi ludźmi manipulować, nie? Mówić, że to jest tak, tak i tak. Spokojnie, no pewnie, że tak. Wszystko, trójglicerydy, kochani. Mierzcie sobie, teraz jeśli cholesterol idzie do góry, to trzeba zmienić dietę na ogół. Zmieniacie dietę, wszystko się normuje, tak? Oczywiście też smażonego nie wolno jeść za bardzo. Smażone też wybija trójglicerydy do góry, dobrze? Ale masło obniża trójglicerydy, oliwa z oliwek najbardziej obniża trójglicerydy chyba ze wszystkiego, co jest. Więc oliwa z oliwek jest fajnym tłuszczem, ale to jest omega-9, ma tylko jeden wolny węgiel, tak? Dlatego on się nie utlenia i jest bezpiecznie stabilny. I teraz o białkach. Dużo się mówi białka, musimy jeść dużo białka. 1 gram na kilogram masy ciała, 2 gramy na kilogram masy ciała, 3 gramy na kilogram masy ciała. Kochani, nadmiar białka będzie nam bardzo mocno szkodził, będzie uszkadzał nerki, będzie powodował dnę moczanową, bo dna moczanowa nie jest od puryn, tak? Tylko od nadmiaru białek przede wszystkim. Ale białko musi być pełnowartościowe. Jest 9 aminokwasów egzogennych. Co to znaczy? Egzogenne aminokwasy to takie, które nasz organizm nie jest w stanie sam wyprodukować. Więc żebyśmy mogli, nasz organizm mógł zbudować nasze ciało, musimy je dostarczyć z zewnątrz.
Dobrze? I teraz te aminokwasy egzogenne, powiedzmy jest ich 9 takich podstawowych, i teraz one muszą być ze sobą w odpowiedniej proporcji. To nie jest tak 1:1, ale wyobraźmy sobie, że jest 1:1, żebyście Państwo łatwo Wam to było zrozumieć. I jeśli jeden aminokwas egzogenny będzie na przykład na tym poziomie, to organizm wszystkie pozostałe, jak w tej beczce, wykorzysta tylko do tego poziomu. Czyli na przykład, jeśli nie dostarczycie w jedzeniu z białek roślinnych lizyny, to wszystkie białka egzogenne organizm wywali. No bo on nie jest w stanie ich wykorzystać, nie? Bo muszą być odpowiednie proporcje. I teraz jedyne pełnowartościowe białka znajdują się w mięsie i w jajkach. I to nie znaczy, że nie można dostarczyć pełnowartościowego białka w diecie wegańskiej, dobra? Może nie wegetariańskiej, no bo tam są też jajka, ale wegańskiej. Tylko trzeba się nauczyć odpowiednio łączyć różne rośliny. Bo w jednej roślinie będzie więcej tych białek egzogennych, a w drugiej te. I jak teraz, jak się ktoś umie to dobrze robić, ja się nie znam na weganizmie, nie jestem w stanie Wam tego powiedzieć, bo ja tego nie robię po prostu, nie mam zamiaru też, bo no, więc można, ale trzeba wiedzieć jak. I teraz często jest tak, że widzicie weganów, którzy są mega wychudzeni, a jedzą białko. Dlaczego brakuje w organizmie? No dlatego, że nie umią łączyć odpowiednio ze sobą tych proporcji. I to jest naprawdę bardzo ważne, więc zapamiętajcie sobie, wystarczy, że braknie jednego egzogennego białka, wszystkie inne są do wywalenia. Więc możecie zjeść 0,5 grama białka na 1 kg masy ciała, ale z mięsa, i możecie dostarczyć do organizmu więcej białka, niż to będą 2 gramy białka z roślin. Jednym z lepszych białek roślinnych jest soja, no ale soja znowu zawiera, też jest genetycznie modyfikowana, psikana i zawiera mnóstwo żeńskich hormonów. Więc my mężczyźni raz na jakiś czas, dobra? Chyba, że sfermentowana. No i właściwie to chyba tyle. Coś chciałem tam Wam jeszcze powiedzieć, bo tam... Przepraszam, czy ta fermentacja tak samo wygląda jak tych kasz? Ale czego fermentacja? No można też tak zrobić, no jasne, strączkowe jak najbardziej, wszystkie strączkowe można zrobić, to są w ogóle, strączkowe zawierają, no może tydzień, bo przynajmniej tydzień, żeby to było, no tak jak z ogórkami, no im więcej, im mocniej przefermentujecie, tym będą zdrowsze dla nas. Okay? Nasze babcie zawsze wiedziały, że fasol nie wolno jadać tak po prostu. W ogóle, jeśli czegoś nie wolno zjeść na surowo, ugotowanie pomoże, moczenie pomoże, ale to chodzi o to, jak tylko trochę pomoczymy, to tylko trochę wyeliminujemy tych związków, nie? A fermentacja jest o tyle super, że bakterie te kwasu, które tam się będą wytwarzać, one się będą budować na tym cukrze, który jest w środku. Więc dzięki temu ten ryż, ta kasza będą miały też mniej cukru jakby w sobie. No i o to też nam chodzi. Ja oczywiście nie mówię, żeby nieść cukru w ogóle, tak? No bo to też nie o to chodzi. No każdy ma tam jakieś ten, ale jak Wam brakuje energii, boli Was głowa, nie macie siły, macie depresję, czyli typowe objawy hipoglikemii, odczuwacie wilczy głód, tak? Źle śpicie w nocy, rano wstajecie, nie możecie zasnąć albo rano wstajecie niewypoczęci. To są wszystko objawy hipoglikemii i wtedy trzeba na jakiś czas przynajmniej do wyregulowania organizmu mocno zmniejszyć zapotrzebowanie na cukru, bo tylko wtedy organizm może się przestawić na czerpanie energii z tłuszczy. Dobra? No i co chyba? No to chyba tyle, kochani, z mojej strony. Dziękuję bardzo, że wytrwaliście. Bardzo się cieszę, dziękuję ślicznie. Witajcie kochani. Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki. Pozdrowionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur.